Cześć, z tej strony Michał. W tym odcinku pokażę Ci, jak przygotować komosę ryżową. Dużo osób uważa, że przed przygotowaniem należy wypłukać komosę ryżową. Ja jestem innego zdania, ponieważ według mojej wiedzy większość komosy ryżowej prosto po zbiorach jest już płukana, dlatego trafia ta komosa do nas, do naszych domów już wypłukana i nie ma sensu płukać jej ponownie. Zresztą można to bardzo łatwo sprawdzić i teraz Ci pokażę, jak sprawdzić, czy Twoja komosa była już wypłukana. Płuczę właśnie naszą komosę prosto ze słoika. Jak widzicie, w ogóle nie ma piany. To znaczy, że ta komosa była wcześniej wypłukana. Normalnie komosa jest pokryta saponiną. Saponina to jest taka naturalna substancja pieniąca się i gdyby komosa nie była wypłukana, tutaj widzielibyście taką naturalną, dużą warstwę piany, coś jakby dodać tutaj, nie wiem, płynu do mycia naczyń albo mydła. Nie ma tej piany, to znaczy, że komosa jest wypłukana wcześniej po zbiorach i nie ma sensu jej płukać ponownie w domu. Do przygotowania komosy potrzebujesz albo głęboką patelnię, albo garnek z pokrywką. Zaczniemy od nagrzania łyżki oliwy. I delikatnie podprażymy naszą komosę, aby była sypka. Po około 2 minutach prażenia zauważycie takie białe jakby spoty, to znaczy, że komosa jest już fajnie wyprażona. Dodam szczyptę soli. Komosę przygotujemy w proporcji 2:1. Tutaj jest szklanka komosy, potrzeba 2 razy tyle wody, czyli 2 szklanki. Zalewamy komosę wodą i doprowadzamy do grzenia. Woda nam zaczyna gotować, mogę zmniejszyć ogień na malutki i zostawiamy na 15 minut pod przykryciem. 15 minut gotowania za nami, zobaczymy, co nam wyszło. Jak widzicie, komosa jest sypka, nie klei się, wyszła całkiem fajna. Zresztą zawsze najlepiej wyłączyć jeszcze ogień i zostawić ją na parę minut, żeby woda wchłonęła do końca pod przykryciem. Jeżeli filmik Cię podobał, zostaw łapkę w górę, dla mnie będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!